Kolejny Jarosław Sidor. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja odniosłem się tylko do jednego punktu, który zauważyłem w zmianach budżetowych, ale zacznę od początku, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli. Przeczytam fragment artykułu z przeglądu Konickiego, wydany 6-12 grudnia 2022 roku. Czekamy teraz na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Gorzowa. O ile pamiętam, mówił podczas posiedzenia komisji wiceprezydent Witold Nowak. Z materiałów, które zaprezentował, wynika, że kładka ma kosztować 7 807 530 zł 48 groszy. Okres realizacji 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2024. Jaka tak naprawdę będzie kwota tej inwestycji, to pokaże dopiero przetarg, a wyniki bywają zaskakujące. Jest tutaj mowa o kładce nad kanałem Ulgi. Pragnę przypomnieć, że przetarg rozstrzygnął się kwotą 25 478 zł 630 425 milionów 478 tysięcy 631 zł 83 grosze. Po tym artykule ja dużo dopytywałem, szukałem. Po moim telefonie do przeglądu Konickiego ukazał się kolejny artykuł, skąd ja to wiem. No po prostu no, trzeba szukać, szperać. I co się okazuje, panie przewodniczący, aby to zadanie zrealizować, trzeba było zrezygnować z wielu inwestycji. Ja od praktycznie wprowadzenia tego zadania jestem przeciwny, zarówno w WPF, jak również w zmianach budżetowych, tym bardziej, że widzę tutaj kwotę zwiększającą, nieduża to jest kwota, 12 300 zł. I teraz jest pytanie, czy będzie do tej inwestycji po raz kolejny takie zwiększanie jak do domu z Zemełki, panie prezydencie Nowak, panie prezydencie Adamów? Przypomnę, że wbicie uroczyste łopaty, w cudzysłowie, miało miejsce 7 lipca w piątek 2023 roku. Dopiero co ta inwestycja się rozpoczęła i już jest kilka tysięcy zwiększenia, jeżeli chodzi o środki finansowe. Tak jak powiedziałem, byłem, jestem i będę konsekwentny, jeżeli chodzi o głosowanie, choć w zmianach budżecie, w zmianach budżetowych są zadania, które na pewno popieram, ale chodzi przede wszystkim o temat kładki, która dla mnie nie była priorytetową inwestycją i nie jest priorytetową inwestycją dla miasta Konina. Są o wiele ważniejsze rzeczy, tym bardziej, że w budżecie, aby to zadanie spiąć, trzeba było znaleźć dodatkowe 10 milionów złotych. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Odpowiada zastępca prezydenta, pan Paweł Adamuk. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie radny, no generalnie te kwoty, o których pan mówi, to są kwoty sprzed kilku lat. W oparciu też o jeszcze jakieś poprzednie projekty, poprzednie szacunki. Zrobiliśmy nowy projekt w zeszłym roku i w oparciu o ten projekt został zrealizowany przetarg. Zgłosiła się firma, która w Polsce budowała tego typu obiekty i te obiekty mniej więcej tyle samo kosztowały. Natomiast odnośnie tej inwestycji to mamy dla Państwa dobrą wiadomość, natomiast ona się musi jeszcze zmaterializować w takiej postaci, że dążymy do tego, żeby ta kładka była neutralna dla budżetu, bo tutaj ministerstwo, to też mówiłem na komisji, ministerstwo będzie skłonne nam dołożyć dodatkowe środki do tej inwestycji z racji tego, że inne miasta nie wykorzystały po prostu w ramach tego projektu swoich zadań, więc powstała pula oszczędności, z której ministerstwo będzie mogło nam dołożyć do tej inwestycji. A pozostałą część stwierdziliśmy, że będziemy chcieli sfinansować z instrumentu zintegrowane inwestycje terytorialne, bo mamy tam pulę na mobilność dedykowaną też dla miasta Konina. No i to spowodowałoby, że ta inwestycja stałaby się neutralna dla budżetu i nie dokładalibyśmy nic z własnego budżetu do tej kładki, więc
To nie byłoby kosztem innych inwestycji. Jeżeli chodzi o fundusze norweskie dystrybuowane przez ministerstwo, one mogły być tylko dedykowane tej inwestycji. Tak samo te środki unijne z zintegrowanych inwestycji terytorialnych też mogą być dedykowane tylko tej inwestycji. Więc albo ją zrobimy z tych środków zewnętrznych w 100% finansowaną, albo tych środków nie wykorzystamy, tak jak te inne miasta, które nie wykorzystały. I te pieniądze poszłyby po prostu do innych miast. Także to nie jest tak, że kosztem innych inwestycji realizujemy kładkę. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, ile ona da mieszkańcom Konina. Natomiast tu jeszcze chcielibyśmy podkreślić, że to się nie odbywa absolutnie kosztem żadnej innej inwestycji. Te 12 tysięcy, o których pan mówi, to rzeczywiście jest doradztwo. Tutaj zaangażowaliśmy pana profesora Madaja, tutaj znanego państwu, który jest największym znawcą tego typu obiektów i mostowych, i infrastrukturalnych, żeby po prostu nam przypilnował trochę tego wykonawcę, bo mu bardzo ufamy i uważaliśmy, że warto mu zapłacić za to, żeby opracował nam ekspertyzę. Inwestycja jest w tym momencie niezagrożona, idzie zgodnie z harmonogramem, ma być zakończona do jesieni przyszłego roku. Także trzymamy kciuki i zostawiam tą dobrą wiadomość, że uda się najprawdopodobniej zwolnić to zaangażowanie miasta w tej inwestycji, bo mamy na to źródła finansowania. Dziękuję. Jeszcze głos zabierze zastępca prezydenta Witold Nowak. Ja chciałem dopowiedzieć jeszcze, zanim pan radny ad vocem powie, dlaczego ta inwestycja była i jest ważna. Państwo pamiętacie, że składaliśmy nasz projekt rozwój lokalny w projektach norweskich. Byliśmy oceniani, tak jak wszystkie miasta, i kwota, o którą wnioskowaliśmy, to było ponad 40 milionów złotych. Kiedy nastąpiła już ta ocena i ministerstwo miało wybrać 15 miast, w tym nasze, które było w pierwszej dziesiątce i miało te 42 miliony otrzymać, powtarzam to, pojawiła się wtedy najbardziej zaskakująca, mnie przynajmniej w historii samorządności w Polsce, decyzja ministerstwa, że wszyscy dostaną porówno po 16 milionów. Z tych inwestycji, które mieliśmy zaplanowane w rozwoju lokalnym, właściwie najważniejsze, czy wiele z inwestycji musieliśmy po prostu poobcinać. Uznaliśmy, że połączenie Wyspy Pociejewo z miastem w części północnej jest ważną inwestycją i będzie realizowaną z tych środków, które nam pozostały. Oczywiście w międzyczasie wydarzyła się wojna w Ukrainie, w międzyczasie inflacja wzrosła do kilkunastu procent i to wszystko, co się dzieje w inwestycjach, nie tylko w Koninie, w wyniku przetargów, te galopujące ceny materiałów, ale także usług, ale także energii i wszystkich innych rzeczy, sprawiły, że inwestycja zdrożała. To nie jest nic nienormalnego, to nie jest nic nadzwyczajnego, to nie dotyczy tylko Konina. Zdecydowaliśmy, że ta inwestycja będzie realizowana i tak jak powiedział pan prezydent, zrobimy wszystko, by budżet miasta Konina był jak najmniej obciążony. Są bardzo dobre rozmowy z ministerstwem w tym temacie. Kiedy będą przesądzające decyzje w tej kwestii, na pewno państwa poinformujemy, bo będą one dobre także dla budżetu miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W trybie ad vocem pan radny Jarosław Sidor. Do wypowiedzi pana prezydenta, wiceprezydenta Pawła Adamów. Panie prezydencie, nie mijam się z prawdą, nie kłamię. Za chwileczkę przyślę panu zdjęcie z wydania papierowego tygodnika Przegląd Koniński, gdzie jest artykuł na ten temat. Data wydania 6-12 grudzień 2022 roku. Gdzie jest? Mówił podczas posiedzenia komisji wiceprezydent Witold Nowak. Z materiałów, które zaprezentował, wynika, że kładka ma kosztować 7 807 530 zł 48 groszy. I panie prezydencie, pragnę powiedzieć, że już wtedy ta kwota mnie zastanowiła, bo prawdopodobnie tutaj pan prezydent Nowak mówił o środkach z funduszy norweskich. Mniej więcej taka kwota była zarezerwowana na to zadanie, ale była zbyt mała. Ja sprawdziłem nawet projekt. Projekt w tym czasie
godzinę po przeczytaniu tego artykułu, kosztorys był na niecałe 12 milionów złotych, dlatego zrobiłem burzę. Myślę, że pan sobie przypomina. Tylko zastanawiam się, ja rozumiem przetargi. No tutaj kwota w stosunku do tego, co zostało powiedziane, a sprawa przetargu to jest no trzykrotnie więcej, tak? Po raz kolejny przeznaczamy środki. Ja rozumiem, że tutaj jest potrzebna doradztwo pana profesora Madaja, tak? Z tym, że ja się dziwię, jeżeli jest projekt bardzo dobry, po co jest tutaj potrzebny profesor Madaj, no wystarczy naprawdę dobrego, uczciwego inspektora nadzoru technicznego, gdzie już profesor Madaj wskazał, jeżeli chodzi o przeprawę, że dokumentacja, projekt był znakomity, ten most, przeprawa wytrzymałaby 100 lat bez dotykania, mówiąc kolokwialnie, gdyby wszystko było wykonane tak, jak należy, zgodnie ze sztuką budowlaną, a nie było. I powtarzam, panie prezydencie, ja nigdy nie kłamię. Staram się być rzetelny i to, co powiedziałem, jest prawdą, a za chwileczkę panu prześlę zdjęcie, a jeżeli pan mi nie wierzy na podstawie tego zdjęcia, to może pan sięgnąć do materiałów archiwalnych przeglądu Konickiego 6-12 grudnia 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję. Odpowiada zastępca prezydenta Paweł Adamów. Panie panu, ale ja nie powiedziałem, że pan kłamie, powiedziałem tylko, że te kwoty były sprzed kilku lat, mieliśmy takie dokumenty i dopiero w 2022 roku pod koniec mieliśmy nowy dokument, nowy projekt i nowy kosztorys i operowaliśmy nowym dokumentem. On był niższy niż te 25 milionów zdecydowanie, ale potem w wyniku przetargu ta kwota ostatecznie ustaliła się na taką, a nie inną, no ale mówię, że w 100% będzie finansowana ze środków zewnętrznych. Dla ministerstwa, tylko dopowiem, jest to sztandarowa inwestycja w ramach tego całego ich projektu. Jest to największa inwestycja i oni są, kibicują nam bardzo i dlatego każde działanie było konsultowane z ministerstwem w trakcie przetargu, w trakcie podpisywania umowy, mieliśmy tutaj akceptację. Także tutaj absolutnie nie mówiłem, że pan kłamie, panie Jarku. Dziękuję. No myślę, że najważniejsze jest to, że ta inwestycja się samofinansuje bez dokładania z budżetu. To jest chyba najważniejsze, bo w przetargach jest tak dzisiaj, że ceny zmieniają się co miesiąc. Jeszcze Jakub Beltman, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, Wysoka Rado. Ja mam pytanie do autopoprawki. Mianowicie dostrzegam tam zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 dochodów od osób prawnych, fizycznych na kwotę ponad 2,5 miliona złotych. No i w konsekwencji tego, jak zakładam w tej autopoprawce, również zmniejsza się plan wydatków. To jest ta inwestycja, o której mówił radny Cieślak, rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, ale także zmniejszenie kwoty o 1 330 000 z tytułu obsługi długu publicznego. Moje pytanie jest następujące. Z czego wynika tak duże zmniejszenie planu dochodów, a jednocześnie czy zmniejszenie tego planu wydatków o tak dużą kwotę w tym tytule odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji no w jakiś sposób nie budzi zagrożenia, niebezpieczeństwa z punktu widzenia obsługi tego długu i spłaty zadłużenia? Dziękuję. Dziękuję.